Czy ze śmiercią w ogóle można się oswoić? Tak, niewątpliwie. I należałoby sobie życzyć, żebyśmy wszyscy właśnie nabrali do niej dystansu. Jest to zjawisko nieuchronne i dlatego powiem coś zupełnie zrozumiałego, czy może na co dzień nie ma czasu pomyśleć, żeby życie wykorzystać w odpowiedni sposób. Okay. Pytam, ponieważ często jest tak, że jak nie potrafimy w ogóle rozmawiać o tej śmierci. Zwyczaj, jeżeli mówimy o swoich bliskich, którzy już odeszli, to właśnie każdy z nas od razu zaczyna zazwyczaj płakać. Więc stąd moje pytanie. Pan ponad 40 lat się zajmuje śmiercią. Oczywiście, ale tutaj na pewno się Państwo zorientowali z mojego przekazu, że sprawy emocjonalne nie były przedmiotem mojego wystąpienia, tak samo i sprawy metafizyczne. Potrzebowałem do tego może w sposób bezduszny, ale zgodny z tym, czego oczekuje medycyna. Jasne, że nie można traktować odejścia osób bliskich jako momentu wprawiającego w dobre samopoczucie. Mamy świadomość nieodwracalnej straty, ale też właśnie trzeba, znaczy wiemy wszyscy, że czas jest najlepszym lekarzem i te wszystkie właśnie cierpienia z biegiem czasu niewątpliwie zostaną złagodzone. Raz. Okej. Okay. Panie Jerzy, ja chciałem zapytać śmierć, a zarazem temat pokrewny pochówek. Wiadomo, że w zależności od kultur są różne metody, a ja chciałem zapytać z medycznego punktu widzenia. U nas, no wiadomo, najczęściej albo palimy zwłoki, albo chowamy zmarłych w trumnie. Jak to wygląda z medycznego punktu widzenia? Wiadomo, że wszystko zależy od persona, tak? Jakie kto ma życzenie i w ogóle, ale chodzi mi stricte medyczne podejście w tej kwestii. Jeżeli chodzi o stricte medyczne podejście, to sprawa nie jest taka do końca jednoznaczna, dlatego że z punktu widzenia ekologii należałoby sobie życzyć takie metody, zastosować takie metody pochówku, które by prowadziły do jak najszybszego rozkładu całego ciała. Natomiast z medycznego i sądowo-lekarskiego punktu widzenia pochówki tradycyjne są zdecydowanie bardziej wartościowe. Dlaczego? Jak Państwo myślicie? Dlatego, że można zrobić ekshumację w razie wątpliwości co do przyczyny zgonu i niejednokrotnie właśnie z praktyki mogę podać wiele przykładów, gdzie ekshumacje pozwoliły na wyjaśnienie wątpliwości co do rzeczywistej przyczyny zgonu. Mało tego, bo pozwoliły właśnie na ustalenie przyczyny śmierci. Można by, myślę, połączyć jedno, ażeby uniknąć takich sytuacji, gdzie badanie pośmiertne na skutek skremowania zwłok jest już niemożliwe, należałoby to po prostu poprzedzić ten moment badaniem pośmiertnym. I rzeczywiście takie badania w postaci sekcji zwłok były wykonywane w Polsce przez długi okres czasu. W tej chwili nie są wykonywane jako tak zwane sekcje administracyjne, które służyły tylko i wyłącznie ustaleniu przyczyny zgonu. Poza tym sądzę, że powinno być w przypadkach właśnie zwłok idących do kremacji obowiązkowe właśnie badanie pośmiertne. Mogę jeszcze jedno tak, pytanie? Oczywiście. Okej. Okay. I druga kwestia, śmierć naturalna. Z Pańskiego doświadczenia mniej więcej jaki odsetek ludzi w dzisiejszych czasach dożywa tej śmierci naturalnej? Bardzo niewielki. Okej. Okay. I z czego to wynika, Pańskim zdaniem? Z postępu cywilizacyjnego. Właśnie z tego, że jesteśmy narażeni na wiele zagrożeń. Osoby w wieku podeszły na wiele zagrożeń wynikających chociażby z chorób i dodatkowo z takich zagrożeń jak chociażby banalny ruch komunikacyjny. Dlatego nie można się oprzeć wrażeniu, obserwując przypadki właśnie ofiar wypadków drogowych, że właśnie kierowcy samochodów, chociaż to może źle zabrzmi,
przejęli rolę drapieżników w naszej właśnie tej naszej niszy ekologicznej. Jasne jest, że właśnie przez to, że osoby starsze mają osłabiony refleks, są niesprawne fizycznie, są również często, nie ogarniają całej sytuacji, w której się znalazły, nie zdają sobie niebezpieczeństwa, sprawy z niebezpieczeństwa stają się właśnie ofiarami i gdyby takiego zagrożenia nie było, to może te właśnie osoby w podeszłym wieku dożyłyby znacznie żyłyby znacznie dłużej. Mielibyśmy takich przypadków o wiele więcej. Ja chciałbym się dowiedzieć, czy z Pana perspektywy, na bazie wiedzy, jaką Pan posiada i narzędzi, jakie są w dzisiejszych czasach, rzeczywiście nie ma takiego pojęcia jak zbrodnia doskonała? Moim zdaniem nie było i nie ma takiego pojęcia jak zbrodnia doskonała. To jest pojęcie wymyślone, znaczy może w użyciu przede wszystkim w literaturze kryminalnej. Trzeba pamiętać, że po pierwsze na przeszkodzie staje coraz bardziej doskonalony warsztat metod badawczych, badań pośmiertnych różnego rodzaju. I tu nie tylko chodzi o sekcję zwłok, ale również inne badania, badania laboratoryjne, jak najbardziej różnych śladów biologicznych, nierzadko po bardzo długim okresie czasu. No a to jest jedna część to właśnie nauka, a druga część to zwykły przypadek. Zwykły przypadek, proszę Państwa, przypadek, który działa i jak wynika z doświadczenia, działa na niekorzyść właśnie osoby, która zamierza w sposób właśnie wyjątkowo jakiś wyrafinowany pozbawić życia drugą osobę. Panie doktorze, zainteresowało mnie to, co Pan przedstawił, że naturalne zgony są mniejszością. Tak. Bo wydawałoby się, że my jako cywilizowani ludzie żyjemy sobie jak pączki w maśle i akurat fakt, że większość naszych rodzin dożywa późnych lat, to jest seria cudownych zbiegów okoliczności, bo mogłoby się dużo wydarzyć, żeby tak nie było. A jak to jest z innymi gatunkami, nie z ludźmi? Czy wie Pan, jak to wygląda z tym stosunkiem śmierci naturalnej do śmierci z chorób czy z wypadków różnych? Znaczy w tej chwili nawet istnieje tendencja, żeby stawiać znak równości pomiędzy pojęciem śmierci naturalnej a śmierci z przyczyn chorobowych. Tak to wygląda, że śmierć chorobowa z przyczyn chorobowych jest coraz bardziej utożsamiana z tą śmiercią naturalną. Z prostych względów, że z nią mamy coraz częściej do czynienia i jak gdyby przez to wyeliminowanie tej śmierci naturalnej z uwiądu starczego. Ja mam pytanie do pana doktora, bo tam był w pańskim arcyciekawym referacie. Był jeden wątek, który rozpalił wyobraźnię autora kryminału, w którym jestem. Otóż tam był niezwykle interesujący pasus o tym, że stężenie mięśni mimicznych, czy też czas ustąpienia tego stężenia jest uzależniony, o ile dobrze zrozumiałem, również od stanu emocjonalnego osoby zmarłej. Czy mógłby pan doktor to przybliżyć? Czy ja dobrze zrozumiałem ten wątek? Od razu odpowiadam, że nie tylko mięśni mimicznych, oczywiście wszystkich mięśni. Wyraża się to większym stopniem stężenia pośmiertnego, większym napięciem tych mięśni, tak to można w skrócie powiedzieć. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z napięciem w sensie fizjologicznym, bo jest to nic innego jak zesztywnienie mięśni. Wiadomo, czuję, czym jest spowodowane twoje pytanie, mianowicie w przekazach literackich zwłaszcza znajdują się takie relacje o tym, że twarz na przykład ofiary wyrażała skrajne przerażenie, prawda? Albo że wyrażała skrajny przestrach.
muszę Państwa wyprowadzić z błędu. Nic takiego nie ma miejsca. To, co widujemy na twarzach osób zmarłych, jest tylko i wyłącznie efektem stężenia pośmiertnego i dalszych przemian. Panie doktorze, ja w zasadzie trochę kontynuując to pytanie ostatnie, chciałbym zapytać, ponieważ w wielu kulturach czy religiach funkcjonuje takie pojęcie jak dobra śmierć, to znaczy dokonujemy takiego wartościowania trochę i różnie to rozumiemy, no ale najczęściej polega to na jakichś możliwościach zamknięcia swoich spraw, odejścia jakoś w zgodzie ze swoimi poglądami moralnymi czy etycznymi, możliwością pożegnania się z najbliższymi. To trochę wybrzmiało w tym ostatnim pytaniu i chciałbym zapytać, czy jakoś to z punktu widzenia naukowego, medycznego można właśnie stwierdzić, że ktoś odchodzi na przykład pogodzony ze sobą czy ze swoim stanem? Przyznam, że to jest bardziej zagadnienie filozoficzne, aniżeli czysto medyczne. Natomiast rzeczywiście lekarz, który ma kontakt z osobą umierającą, powinien patrzeć, nie tylko dążyć do tego, ażeby osobie umierającej zapewnić komfort przejścia na tą drugą stronę, ale także, ażeby w sensie działań medycznych, ale również powinien pomyśleć o tej stronie duchowej. I tutaj kwestia uszanowania przekonań religijnych, kwestia uszanowania właśnie tych potrzeb, które konkretna osoba, jeżeli jest przytomna, zgłasza, takich, o których Pan powiedział, jest jak najbardziej aktualna. W sumie te działania właśnie mogą doprowadzić do tego, co można by nazwać komfortem śmierci. Czy mimo tego, że jakby metody sekcji zwłok i toksykologia są bardzo zaawansowane, czy mimo to zdarza się czasem, że ta przyczyna śmierci wciąż jest nieznana i jeśli tak się zdarza, to co wówczas się dzieje? Owszem, zdarza się nawet w medycynie sądowej, gdzie istnieje pojęcie tak zwanych białych sekcji. Białe sekcje to są sekcje zwłok, w których nie mamy ustalonej organicznej przyczyny. Mam tu na myśli, przede wszystkim nie stwierdzamy zmian narządowych, takich, które można by było interpretować jako przyczynę zgonu. Również wyniki badań dodatkowych nie wskazują na taką ewentualność, jak chociażby otrucie. Co wtedy? No wtedy, proszę Państwa, przyjmujemy, że zgon mógł nastąpić na drodze czynnościowej. Zgony na drodze czynnościowej, na drodze odruchowej zdarzają się nie tak często, ale warto pamiętać o tym, że takie zjawisko występuje, a polega na tym, że pewne urazy pewnych okolic ciała mogą doprowadzić do nagłego zatrzymania krążenia i do śmierci. Takim klasycznym przykładem jest grupa tak zwanych odruchów sercowo-naczyniowych. Żeby Państwu przybliżyć ten problem, od razu je przedstawię. Pierwszy taki odruch, który może prowadzić wyzwolenie odruchu sercowo-naczyniowego mogącego doprowadzić do śmierci, to sytuacja polegająca na wygniataniu gałek ocznych w głąb oczodołów. Być może mamy tutaj na sali miłośników kina akcji, walki wręcz i jest to dość powszechna metoda obezwładniania przeciwnika. Drugi z kolei odruch sercowo-naczyniowy to odruch zatoki szyjnej w momencie uderzenia w szyję. Trzeci odruch to odruch wynikający z podrażnienia spotu słonecznego, więc uraz mechaniczny nadbrzusza. Także urazy okolic narządów płciowych jako miejsca szczególnie unerwionego, wrażliwego może doprowadzić właśnie do pojawienia się wstrząsu, do zwolnienia akcji serca z zatrzymaniem i ze śmiercią. Czy takie przypadki się zdarzają w praktyce sądowo-lekarskiej? Jak powiedziałem, oczywiście tak.
są rzadkie, a niektóre można powiedzieć, że są nie tylko że rzadkie, ale i wielce pouczające, ponieważ pokazują, że wiedza na temat zagrożenia spowodowania śmierci w ten sposób jest w społeczeństwie niewielka. Przytoczę Państwu taką historię z własnej praktyki. Mianowicie dwóch panów w kawiarni poznało panią, która im się spodobała obu. No i taka sytuacja nie mogła długo się utrzymać, wobec tego postanowili walczyć o nią w sposób fizyczny. Doszli do wniosku, że nie będą się okładać jak prostacy pięściami, tylko pociągną zapałki. I ten, który wyciągnie zapałkę ze złamanym łebkiem, będzie miał prawo uderzyć konkurenta w brzuch z całej siły pięścią. Rzeczywiście tak się stało. Po uderzeniu pięścią konkurent stracił przytomność, upadł i umarł. Na sekcji zwłok nie stwierdziliśmy żadnych zmian urazowych na brzuchu, nie stwierdziliśmy żadnych zmian urazowych w obrębie narządów jamy brzusznej. W oparciu o zeznania świadków i analizując całość zdarzenia, przyjęliśmy, że przyczyną zgonu było właśnie odruch, wyzwolenie tego odruchu doprowadzającego do zatrzymania akcji serca. Oczywiście ten mężczyzna był młody. Podczas sekcji badania dodatkowych nie stwierdziliśmy żadnych zmian, które mogłyby być czy współprzyczyną, czy wręcz tłumaczyć przyczynę zgonu, a więc odruchowa śmierć. Moje pytanie właściwie zadała koleżanka, więc chciałbym podać za nim mikrofon. To ja rozumiem, że ludzie spadający z wysokości mają ten odruch właśnie, tak? Który powoduje zawał przed całym spadnięciem. Nie ma wielkie tak. Moje pytanie. Nie, to nie. Dużo filmików oglądamy w internecie, gdzie ludzie tracą świadomość na karuzelach, na różnych takich zabawach ekstremalnych. Czy to jest związane z tym, że mózg odłącza świadomość przed samą śmiercią i to jest taki właśnie odruch dodatkowy, który pozwala nam nie czuć samej śmierci? Sama utrata przytomności w tak ekstremalnych warunkach wynika z działania siły przeciążenia, chociaż na karuzelach ona jest niewielka, ale może doprowadzać właśnie do spadku ciśnienia krwi, do zwolnienia akcji serca, co prowadzi do tlenienia mózgu i do omdlenia najzwyczajniej w świecie. Nie słyszałem o śmiertelnych przypadkach jazdy, no skutkach w postaci śmierci podczas jazdy na karuzeli. Co do drugiego członka pytania, proszę powtórzyć. To wcześniejsze było to o spadaniu, tak? Tak, więc nie ma takiej medycyna sądowa nie zna takiej relacji, żeby upadek ze znacznej wysokości mógł się zakończyć wystąpieniem ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego i zawału serca w czasie spadania, a przez to, żeby śmierć nastąpiła właśnie z tej przyczyny, a nie z przyczyny rozległych obrażeń, które za chwilę się pojawiają. Osoba spadająca z budynku umiera w momencie zderzenia się z ziemią. Tak, osoba. To jest jedyna przyczyna. Proszę? Jedyna przyczyna, której się umiera. To jest oczywiste. Tak, to jest przyczyna. Spadanie nie jest groźne, tylko kontakt z ziemią, która nie spada. Jasne. Część osób, które zupełnie sam sposób umiera jeszcze w locie. Nie spotkaliśmy się z takim przypadkiem. Decyduje o tym, że tak się nie dzieje, świadczy fakt, że w obrębie obrażeń, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, ofiar takich upadków, niezależnie od okoliczności, które do tych upadków prowadzą, stwierdzamy cechy przyżyciowości. Cechy przyżyciowości w postaci rozległych przede wszystkim wylewów krwawych, wynaczynień, krwotoków, czego by nie było, gdyby taka osoba zmarła, doszło do zatrzymania krążenia jeszcze przed tym, zanim uderzyłaby o ziemię.
Czy jesteśmy w stanie przewidzieć, że zaczynamy umierać? Tak jak w przypadku, kiedy zaczyna się akcja porodowa, jest jakiś tam zestaw sygnałów, które mówi, że ona się zaczyna. To znaczy, zjawisko nie jest do końca poznane. Ja tutaj muszę odnieść się do przekazów literaturowych i akurat przekazów, które dotyczą tego rodzaju śmierci, które jest obecnie najrzadsze, mianowicie śmierci z przyczyn naturalnych. Niezbadanych dotąd przyczyn, niezbadanych dotąd powodów, osoby w wieku podeszłym niektóre zdradzają pewne zachowanie, które jest, jak później wynika z dalszego przebiegu wypadków, właśnie przeczuwaniem śmierci. Bywa tak, że osoby cieszące się zdrowiem, właśnie będące w podeszłym wieku, cieszące się zdrowiem, nagle polecają właśnie rodzinie przygotowanie odzieży, polecają właśnie zorganizowanie na określony dzień spotkania z krewnymi, żegnają się z krewnymi. Oczywiście wszyscy patrzą z niedowierzaniem na tego rodzaju poczynania babci czy dziadka i traktują do pewnego momentu z przymrużeniem oka te wszystkie przygotowania i tym większe zaskoczenie, kiedy właśnie po wypełnieniu tych wszystkich czynności ta osoba w krótkim odstępie czasu umiera. W ogóle co do właśnie kwestii przeczuwania zgonu czy możliwości jak gdyby sprowokowania śmierci, to jest to zagadnienie, bardzo interesujące zagadnienie z psychologicznego punktu widzenia. Prawdą jest, że właśnie takie podstawowe działanie jak chęć życia, szeroko pojęta, lub brak chęci do życia, nierzadko może decydować o ostatecznym wyniku wysiłków lekarzy, którzy chcą taką osobę utrzymać przy życiu. Bywa tak, że pacjent przebywa w szpitalu, cierpi na, można powiedzieć, jedno z banalnych uleczalnych schorzeń. Tymczasem w miarę upływu czasu, mimo odpowiedniej farmakoterapii, mimo odpowiedniej wcześniejszej diagnozy, to jego stan się pogarsza i wreszcie umiera. W badaniu pośmiertnym nie stwierdzamy jakichś szczególnych odchyleń od normy, w sensie zaistnienia warunków, które tą śmierć by w krótkim okresie czasu warunkował. Natomiast lekarze często relacjonują, że osoba taka się wypowiada, że nie chce już żyć. I to zjawisko w zasadzie nie jest do końca poznane. No właśnie chciałem nawiązać jeszcze do tego, czy z Pana punktu widzenia jako lekarza człowiek ma prawo decydować o własnej śmierci? Zdecydowanie tak. Doktorze, dlaczego natura zaprogramowała nam śmierć? To znaczy, wytłumaczenie jest bardzo proste. Śmierć jest jednym z etapów krążenia materii, że się tak wyrażę. Jasne jest, że życie jest tym okresem, właśnie, który jest dla nas szczególnie cenny, ale wszystko, co w naturze żyje, ulega śmierci. Tam, gdzie nie ma śmierci, tam nie ma życia, tak można powiedzieć. I należy, jeszcze raz podkreślę, zdać sobie sprawę z tego, że trzeba jak najpełniej wykorzystać ten okres życia. Mam takie pytanie. Za który moment uznałby Pan śmierć Chrystusa? Sprawa jest złożona. Sądzę, przyznam, że tak analizując te wszystkie etapy, które doprowadziły do śmierci
Jezusa, to doszło do zbiegu przyczyn śmierci. Po pierwsze nadmierny wysiłek fizyczny, po drugie tortury, po trzecie samo zawiśnięcie na krzyżu i upośledzenie w ten sposób oddychania. Były nawet robione eksperymenty na ochotnikach, którzy byli ukrzyżowani i badano funkcje oddechowe u nich. No i wreszcie kwestia spowodowana tego obrażenia w postaci rany płutej klatki piersiowej, która w zasadzie była tą czynnością, która definitywnie kończyła życie i skróciła męki. Także tu się kilka różnych elementów traumatycznych złożyło. Ja chciałam zapytać o te przypadki osób, które uznajemy za święte, których od kilkuset lat ciała się nie rozkładają. Czy wytłumaczenie tego jest tak banalne, jak po prostu warunki, w których to ciało było przechowywane, czy jest coś więcej? Według mnie to jest tylko umiejętność konserwacji. Ale możecie się Państwo z tym nie zgodzić. Miałem okazję kilka ciał świętych oglądać we Włoszech i muszę powiedzieć, że tutaj sztuka konserwacji osiągnęła niespotykane wyżyny. Zresztą przykładów też sztuki konserwacji zwłok na wysokim poziomie nie trzeba tak daleko szukać. Do pewnego momentu mauzoleum Lenina wraz z zawartością była dużą atrakcją turystyczną i też właśnie to ciało było po mistrzowsku zakonserwowane. Myślę, że chciałam powiedzieć, że tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć, ale się trochę nie złożyło. Serdecznie dziękujemy za wystąpienie i udzielenie odpowiedzi. Dziękuję Państwu. Pytania.